Cześć, witajcie! Ja jestem Green Groove, a to kolejny odcinek z gry Warcraft 3. Ostatnio skończyłem nagrywać zaraz po misji, a zapomniałem właśnie, że jest taki krótki przerywnik. Zobaczmy go sobie, jak wygląda Stratholm po tej całej akcji Arthasa. Nie wiem, jak są takie 100, są tylko 3 ludzi zabił, nie? 100, przepraszam, więc troszkę beka, no ale nie będę gadał. Śmierci. Nie mogę uwierzyć, że Arthas był do tego zdolny. A był. Jaina Proudmoore. No, dobre czasy mi się skończyły. Napój się przedwczoraj skończył. Gdzie Arthas, dziewczyno? Nie, wczoraj też jeszcze był. Wczoraj ten napój się skończył, cytrynowy, no to teraz o wodzie gazowanej siedzę. Żeby został. Mówiłam, że to może być zasadzka. Dokąd ruszył? O. Do Northrend. Ruszył z Amalganisem do Northrend. To są fajne też misje. Kupiec. Muszę o tym powiadomić króla Terenasa. Dokładnie. Nie obwiniaj się, dziewczyno. Nie miałaś nic wspólnego z tą... No ale miasto... Nie paliło się, jak jej atakowałem. Nic się nie paliło. No, ledwo co wstałem, tak by the way, ale ogarnę, spokojnie. Na razie umarli leżą jeszcze w ziemi, ale nie daj się zwieść. Na północy twój młody książę znajdzie tylko śmierć. Dokładnie. Ty? Arthas robi to, co uważa za słuszne. Tak, zabija ludzi. To chwalebne, ale namiętności przywiodą go do zguby. Teraz wszystko zależy od ciebie, młoda czarodziejka. Musisz poprowadzić swój lud na zachód, do starożytnej krainy Kalimdor. Tylko tam zdołasz pokonać cień i ocalić świat przed płomieniem. Przed płonącym legionem, tak. Tak dla niewtajemniczonych. No i zaczyna się główna misja główna, czyli rozdział 7, Brzegi Northrendu. Misja dość fajna. Zobaczycie zresztą. No. Światłość naprawdę opuściła tę ziemię. Słońce prawie tu nie dociera. No, co ty nie powiesz? Czy wszystkie oddziały są policzone? Prawie. Tylko kilka okrętów. Świetnie. Aha. Po pierwsze, trzeba założyć dobrze obwarowany obóz. Nie wiadomo, jakie istoty spotkamy w tej krainie cienia. Dobrze obwarowany obóz. Jest ich 4? Służę wow. Światłości. No. Szaleństwo. Tu? Jak najbardziej. Tutaj. Na honor. Znaczy ja mniej więcej wiem jak iść, ale... No. Ale tak. Nadchodzi sprawiedliwość. Ale ich tam łupie. Tylko żeby itemki z nich nie wylatywały, bo ja nie mam jak podnosić, a to jest troszkę problem. No, w każdym razie, już jesteśmy w krainie Northrend. Jeśli dobrze pamiętacie, to właśnie ostatnio Mal'Ganis powiedział, że jeśli Arthas chce go szukać, to ma się właśnie użyć. Ma się właśnie udać do Northrend. No i Arthas za nim jedzie, płynie, podąża. Lepsze słowo. No. Ale pech chciał, że wszystko przewidział już król Lish. Całe zachowanie Arthasa i... Co się stanie z Mal'Ganisem. Także to wszystko to jest część szerszego planu, który jest już od dawna realizowany. Więc to jest dość ciekawa sprawa. Ale mi to drze papę ten Arthas. Muszę lekko słuchawki sobie w drugą stronę wywinąć, bo głuchnę. O Jezus, od blisko troli. Trzeba tego zniszczyć, co leczy. Bruda. Najbardziej. Dobra, myślę, że jednak małych będzie chyba szybciej. Za mojego ojca, króla. Dobra, ten tam się nie dołączy już. Myślę, że małych jest lepiej niszczyć, bo... Ja zawsze taką mam zasadę, taką taktykę, że jak jest boss czy coś to na koniec, bo ci mali, mimo że mają mało życia, to oni są jeszcze w stanie obić dość ostro. A teraz w którą stronę? W prawo czy w lewo? Mądry plan. Wiktora większego leczenia? Nie, ja potrzebuję większego leczenia. Idę w prawo. Aha, dobra, czyli w prawo już zacząłem dalszą misję. No trudno.
A, kopalnia złota. Tu założymy obóz. O. Atakują nas. Kryć się. O. Jasna cholera. Żadni z was nie umarli. Wszyscy jesteście żywi. No co to? Muradin? Muradin Miedziobrody? To ty? Niech mnie kule biją, chłopcze. Nie przypuszczałem, że osobiście przybędziesz nam na ratunek. Ratunek? Muradinie, nawet nie wiedziałem, że tu jesteście. Tak czy siak, wsparcie się przyda. Ja i moi towarzysze zostaliśmy zaatakowani i oddzieleni od reszty. No dobra, wdzięczny w takim układzie Muradin. Jasne, że ci pomogę. Jest krasnoludem, zresztą już to przewidzicie. I to jest kolejny, trzeci już bohater ludzi, nie wiem jak to nazwać, bo to jest bohater. Nie trzeba mi się kłaniać. Podstawcy, nie wiem jak to powiedzieć. Służę światłości. Podstawowej wersji? Nie wiem kto powiedzieć, naprawdę. No dobra, w każdym razie tutaj będzie trzeba to podleczyć, bo trochę tu się wszystko popsuło. Gotów do pracy. Można go naprawić właśnie od ziemi, więc spoko. Tak, panie. Cyk, cyk. To ja już. Dobrze. Wiecie co, może jeszcze tego tutaj zaangażujemy. Dobra, a ty możesz farmy zbudować, bo w sumie spoko będzie. Dobrze. To ja już pójdę. O Jezus, mam przerwę co zrobię, trudno. Dobra. Nie trzeba się kłaniać. Ci są tutaj. No chyba lepiej byłoby najpierw ich zniszczyć. Poczuj mój gniew. Bo nie dam skarżyć się na kruci trupów. A my tego raczej nie chcemy. Dobra. Tak jeszcze zniszczymy. I potem Arca za chwilę wbije 8 level, to w sumie spoko. Jak najbardziej. To pójdziemy sobie tutaj i tutaj będzie takie obozowisko śmieszne jakieś. Ja się dobrze pamiętam oczywiście. Jak najbardziej. No nie daję gwarancji żadnej, ale to chyba po lewej tutaj w tym miejscu. Jak najbardziej. Dobra, chyba jednak. A może tu po lewej. Mądry plan. Ha, wiedziałem. Na początku wiedziałem. No. No to jak zwykle moją taktyką. Niszczymy najpierw małych. A, jeszcze Muradin ma swoje spele. Jakieś niebezpieczeństwo. Dobra, no i zostaje tylko duży. Arthas nie ma jak go bić. Nadchodzi sprawiedliwość. W imię króla, mojego ojca. Za mojego ojca, króla. O Boże, on się wskrzesi. Trochę o tym zapomniałem. O Jezu, za dużo już to was posłałem. Nasze oddziały! Dobra. O co chodzi? Tak, panie. No i tylu wystarczy chyba. Służę światłości. Nikt nie padł? Naszych? Mam taką nadzieję. I rękawice siły Ogra, znowu to jest fajna rzecz. I teraz wywalamy medalion Muradinowi. Skończone. Jest Muradin? Tu. Oczywiście. Wyglądasz jak piechur. Dokładnie. I no, wzmacnia nam się już ten atak, który mamy. Więc spoko. Teraz tak, czy tutaj jest już obozowisko nieumarłych? Bo wolałbym na razie tam nie iść, szczerze powiedziawszy. Najpierw uratować tamtych po prostu. Oczywiście. Bo to też jest ważne. Dobra, tam ładnie się już wszystko robi. Może zrobimy tak. B. Ty jeszcze zbuduj jedne szare kopie. Rozumiem. O co chodzi? A ty kuźnie, bo trochę bieda. Dobrze. Dobrze. Rozumiem. No, i na razie to nam wystarczy. Ty, no leczenie oczywiście sobie ulepsz, bo to w sumie bardziej jak się przyda tobie w tym momencie. Zobaczymy, zniszczymy sobie te trolle, obozowisko tych troli tutaj. Nic cię już nie uratuje. Mądry plan. Jak na człowieka, to coś ci powoli idzie. Sprawiedliwości. Dobra, powoli sobie wyczyścimy. Bo no mówię, zawsze dajemy jakąś kasę i inne bajery. Jak najbardziej. Światło. A to by się akurat przyda, księga zdrowa, chłopie. Na honor. Aha, to są gargulce. Jakieś niebezpieczeństwo? Jestem gotów. Weźmy się za to. Nie trzeba mi się kłaniać. Dobra, mam nadzieję, że szybko ich zniszczymy. Na honor.
bo nie mam zbytnio jak tego. Przecież masz kulę. Aha, kulę nie pozwala atakować jednostek latających. To w drugiej części pozwala dopiero. Ci jakie tam karabiny mają, pyr. Jakieś niebezpieczeństwo. Ja pieprz. Co? Dobra, ten kuźnie zbudował, o nie, dopiero buduje. Zbudujemy sobie jeszcze sanktuarium. A nie, sanktuarium od twierdzy jest zależne. O jest. Dobra, to na razie idź tam, nie wiem, drewno łupaj. Potrzeba więcej drewna. Potrzeba więcej drewna, no co ty, nie powiesz. Dobrze, a tartak ma... Wy nie macie tartaku nawet. Co? Tak, panie. Więcej pracy. Dobra, pomogę ci go zbudować. Chwilka, moment. Służę światłości. I to się zrobi. No, twierdza już jest, więc sanktuarium też jest za chwilę do zbudować. Modernizacja zakończona. A warsztatu nie chcę, bo ja średnio go jako saludam. Jeśli chcesz. No dokładnie. A, ołtarza królów też nie ma, żeby wskrzeszyć tych ziotków. No spoko, no, widzę, że to po prostu super ogarnąłem temat. Dobra, sanktuarium postawimy gdzieś tutaj, żebyście mogli przechodzić też. Rozumiem. Bardzo przepraszam. Dobra, no i teraz tak, ile tutaj mamy? Prawie cała armia, więc dwóch zaczaśniemy. Jeszcze strzelców. Masz już jakiś cel? Tak, myślę, że będzie spoko. Ten żyrokopter to tak trochę bez sensu tutaj jest. Jest mą siłą. No ale dobra, niech już będzie. Powiedzmy, że się nada. O, to mogę jeszcze bufować to. Wiecie co? Skoro tak, to damy sobie jeszcze więcej ziutków do roboty. No w sumie jednego, bo tu ten zaraz buduje to sanktuarium. Będzie spoko. Więcej pracy. Dobra. 30 jeszcze, czyli jak dobrze liczyłem, to zawsze było 6, 12, 18, 24, 30. Dobrze. Tak? No chyba nie. Ja tam miałem, dwa miałem z matmy. Aha, warsztat jednak jest potrzebny. Dobra, ciutki, chodźcie. Pomożecie mi warsztat zbudować. Bo jest pod... Aha, potrzeba więcej drewna, nie no, spoko. Badania zakończone. Standardowo, nie? Więcej pracy. I siutki. To połupcie to drewno. I za chwilę temat ogarniemy. Skończone. Rozumiem. Dobra, już chyba, nie? Ja już pójdę. Pyk. No. Rozumiem. Dobra, o, no i ten źródek od razu wam pomoże. Co? Dobra, i w pięciu szybciej zbudują mi to. Tak, panie. Bo warsztat ma być tylko zbudowany tak. Tak, panie. Tak po prostu. Rozumiem. No i widzicie, że w pięciu budują pięciokrotnie szybciej, używając te zasoby. O co chodzi? Już służyli. Tak, panie. O co chodzi? Tak, panie. Więcej pracy? Idźcie ziutki drewno nosić. Co? Skończone. Dobrze. Ty po skończonym na shifcie poślę ciebie tam. I teraz tak, mamy całą armię, znaczy armię, no 12 żołnierzy. Więc pójdziemy sobie od razu chyba tutaj. O, mamy atak, więc od razu go odbijemy. O, zabiłem go na strzała. Czegoś trzeba? Jakieś niebezpieczeństwo? Na honor. O Jezus, ale mi się kamera zbugowała. Cholera. Czas złota! Czas młota. Dobrze, zniszczeni, więc odbiliśmy sobie przy okazji atak. Teraz trzeba będzie się przedrzeć przez obóz. Więc to też nie jest takie easy, bo widzicie, że ten obóz ma jakieś pieprzone wieże. Nie umarli, wciąż ich atakują. Do broni, ludzie. Krasnoludy potrzebują pomocy. Jak sobie życzysz? Służę światłości. Dobra. I ziutki porobieni. Nic cię już nie uratuje. W imię króla, mojego ojca. Co się dzieje? Służę światłości. Dobra, rozdzielimy się, to będzie chyba lepiej. Badania zakończone. Obiją Arthasa czy tego źródła? Z całą pewnością Arthasa. Tak, panie, czego ci trzeba? Bum. Dobra. Masz już jakiś cel? Prawie cały obóz zniszczyłem, więc spoko. Jakieś niebezpieczeństwo? Tam kapłan trochę dostał obity. Lugawy nędznik. Nic nie szkodzi. Teraz tak, kapłanowi damy to, wam damy
to, takie umiejejki, jak tam mówię. Dobrze. Nic cię już nie uratuje. Oczywiście. Dobra, ciebie wyleczymy, patrzcie. I leczeniem zabijam. Służę światłości. Jestem gotów. Dobra, w tym obozie też jeszcze coś jest, więc spoko. Zamiedziobrody. Wiecie, ile jest miedziobrodych? Było trzech chyba, a żyje tylko jeden. Bran. O Boże, jaki spoiler! Wiecie, że Muradin umrze. Ojej, ojej, ojej! Co ja się zrobił? No, kiedyś musieli się... Ja też byłem w szoku, jak się dowiedziałem, że Święty Mikołaj nie żyje. Nie istnieje. O mój Boże, znowu mam zniszczyłem dzieciństwo. Czy moje dzieciństwo tam trwa 20 lat, nie? Ale to taki szczegół mały. Dobrze, wejdźmy tutaj, ale będziemy mieli więcej źródków. Na honor. Ojej, panowie. Dobra. Czołgi są fajne, bo to są maszyny obrężnicze, które niszczą wrogów. Dobra, będzie trzeba zabić zamek chyba. Dobra. A do zamku potrzebujemy ołtarz królów. Tak, panie. O co chodzi? Więc chodźcie, ziutki. Tak, panie. Chodźcie, idziesz. Nie zbieraj tam, tak, tylko panie. Tutaj. Dobrze. Dobrze. Będziemy mieli ołtarz królów. I to samo będziemy można zbudować. Więcej pracy? Tak, panie. No. Rozumiem. Nastąp się. Dobrze. Dobra. Tak, panie. O co chodzi? 3, 2, 1. Tak, panie. Bum. Skończone. O co chodzi? To ja już pójdę. O, też mamy, więc spoko. Teraz tak, do tej kopalni jeszcze. Myślę, że z dwóch można posłać. Tak, panie. I teraz tak. Światłość jest mą siłą. Na kontrol. Jak najbardziej. Bierzmy się do walki. A na kontrol są to lecimy z tematem. No taką armię już ciężko się kontroluje, ale nie mówię, że się mogę. Badania zakończone. Oczywiście, jak najbardziej. Bo się da. Teraz cały wielki obóz sobie będzie do ataku, ale to... Wskaż nam cel. Światłość jest mą siłą. Dobra, oni zawsze się na kaponie skupiają, widzę. Bo leczy. Służę światłości. Ale te pyrpyry ładnie atakują samoloty. Dobra. Jakieś niebezpieczeństwo. Czołem! Nie trzeba mi się kłaniać. Dobrze. Oczywiście. Tu gdzieś jest ten wielki obóz, no ludzie świata, że to aż tak źle. To na pewno tu ukrywa się Malganis. No, zrównać to miejsce z ziemią. A jednak światłość jest mą siłą. Bierzmy się do walki! Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Bierzmy się do walki! Jakieś niebezpieczeństwo. Dobra, a wyżej mnie, wiecie, zniszczą. Trzeba mi się kłaniać. Jak trudno. Najbardziej. No, właśnie zginął mi kapłan, który mnie leczy. Bierzmy się do walki! Stanie zadość. Ja mam ruszyć! Nie trzeba mi się kłaniać. W imię króla, mojego ojca! No, wycofajcie się. Nic cię już nie uratuje. Badania zakończone. Oczywiście. Plugawy nędznik. Bitwa skończona. Jakieś niebezpieczeństwo? Czołem! Służę światłości. Ta maszyna parowa jest dość mocna do ataku. Widzicie, że ona jest w sumie maszyna obrężnicza, więc ona tam raczej kozacko ciśnie. I wiecie co wam powiem, że ja tą misję zawsze pamiętałem jako trudną. Jak tak patrzę teraz, to ona w sumie nie jest trudna. No nie. Więc no lol. Zobaczcie, jak dziecko postrzega grę. Dobra, wiecie co, najpierw może poniszczę sobie te... Tu by was tam molą. A, to nie tylko pan. No dobra, spoko, ma to sens. Znaczy nie ma to sensu, ale... Dobra, no dalej, szybko niszczy tego typa. Niszczymy salę umarłych, tak? Sala Cwadela to przecież ten najwyższy poziom tego jednostka. Ojca, króla. No dobra. Nie trzeba mi się kłamić. Dobra. I teraz tutaj jest to, nie? Jakieś niebezpieczeństwo?
Dobra, super, wszystko mamy. No, ja to strasznie postrzegałem jako trudną misję kiedyś, więc trochę zdziwiony. O, fajną umiejętność ma... mają ogólnie krasnoludy na szóstce. Ta są zresztą zademonstruje, gdzie on jest tylko. Tu, ten mały ziutek, nie? I patrzcie to. Widzicie, o co tutaj ciśnie. Jest, młoto. Dobra, no i widzicie, że na luzie to zrobiłem. To w sumie nie jest wcale aż takie trudne. Ale powiem wam, że nigdy nie doceniałem maszyn ludzi, w sensie takich czołgów parowych. Były one drogie i w sumie atakować ludzi, no sorry, nie da. O, widzicie, niemowlę namierzyć jednostek, więc podczas walki to było trochę useless, nie? Dobra. O Jezu, zdążyli jeszcze to dużo wyprodukować. Nie trzeba mi się kłaniać. Dobra. Sprawiedliwości niech się stanie. Jeszcze to zniszczcie, ziutki. I będzie wtedy GG. Mądry plan. Może Arta też skorzystaj i wskreś tam kilku swoich. Plugawy nędznik. Jednego. XD. Dobrze. Misja zakończona. No dobrze, Muradinie. Ale co wy tu w ogóle robiliście? Teraz się dowiemy. Gdzieś na tym mroźnym pustkowiu są starożytne wrota. Podobno mogą przenieść cię do tajemnej krypty, w której ukryta jest runiczna broń zwana Ostrzem Mrozu. Przybyliśmy odzyskać, ale im bardziej zbliżaliśmy się do wrót, tym więcej spotykaliśmy nieumarłych. Książę, nie znaleźliśmy żadnych śladów Malganisa. Bo go tu nie było. To bez znaczenia. W końcu i tak go dopadnę. Kapitanie, tu założymy nasz główny obóz. Tak, panie. Tak, i w sekundę zbudujecie twierdzę, budynki, wszystkie koszary. Dobrze. Dzisiaj to jest na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa.